Witam na kanale Retrownia, gdzie gramy sobie w Duma 2 paczkę Eternity. Zaczynamy mapkę trzecią. Tak jak widzieliście, zjechaliśmy sobie tutaj windą tą samą, co kończyliśmy na mapie drugiej. To jest właśnie fajny smaczek w tej paczce, że tak jakby wszystkie plansze są połączone w jakiś sposób i ma to takie złudzenie, jakbyśmy grali jedną taką bardzo długą mapkę. Tak jak widzicie, tutaj już troszeczkę się robi zadyma z początku. Mamy na tej mapie trzy sekrety. Plansza generalnie nie jest trudna, ale trzeba ją, powiedzmy sobie, troszkę pokombinować, w jakiej kolejności przechodzić, żeby miało to jakiś sens. Nie wszystko da się zrobić od razu, że tak powiem. Także tego mankubusa na przykład na razie zostawiam. I tutaj będę kombinował po prostu na inne sposoby. Na razie sobie czyszczę tutaj. No, jeszcze próbowałem właśnie w ten sposób, żeby mankubus troszkę chociaż obrażeń mu zadał. Czyszczę sobie na razie tutaj tereny te otwarte, że tak powiem. Jest to w sumie kolejna plansza, która naprawdę fajnie wizualnie wygląda. Przez te jakieś hieroglify czy inne runy tam na ścianach i te różne oznaczenia takie typowe dla tej paczki, wszystko naprawdę super wygląda. Teraz sobie wejdę tutaj chyba do góry już. No jak tylko mi się uda wejść po schodach. Tak, i tutaj mamy... będziemy mieli za chwilę plazmę, która nam się przyda. Odblokuje to tutaj dwóch Hell Knightów, ale przy pomocy plazmy to pójdzie szybciutko. Też nie chcę całej zużyć, bo przyda mi się za chwilę w sumie. Teraz w sumie się trochę pospieszyłem, bo powinienem iść jeszcze do sekretu, a ja chyba tutaj już od razu na dół zeskoczę. No, jeszcze jeden podgryzacz mnie tutaj dopadł. To jest właśnie taka pułapka, że teraz się za mną przejście już zamknęło i się robi trochę problem, ale nie jest tutaj jakoś bardzo ciasno, żebym sobie nie poradził. No i w sumie mam plazmę, tak jak widzicie. No ale wracam teraz sobie tutaj, bo tutaj mamy jeden sekret. Musimy się tak prześlizgnąć po tym... po tej barierce. Jest tutaj kilka impków, na końcu jest supercharge. O właśnie, teraz nam zaliczyło sekret, zbieramy sobie przy okazji mały pancerz i lecimy dalej. Tą plażę można w sumie w dowolny sposób sobie przechodzić albo od tej strony, albo od drugiej, ale... ja sobie wybrałem właśnie ten sposób, żeby plazmy mieć szybciej. Tutaj mamy taki sekrecik. Trzeba strzelić w przełącznik. Bez tego nie otworzymy sobie dwururki. A bez dwururki to tutaj trochę ciężko będzie. Chociaż tak jak widzicie, już przeciwników jest 60 prawie zabitych. Jeszcze tu mnie demony zblokowały. Także to też nie jest jakaś długa plansza. Jeszcze nam zostanie tylko jeden sekret, ale to za chwilkę. Teraz musimy się tutaj wdrapać do góry, przełączyć i tutaj jest kolejna pułapka. Jak przejdziemy tutaj mniej więcej przez ten miejsce, no to teleportują nam się tutaj hipciowie. I tutaj jest trzeci sekret, wystarczy spaść na tą półeczkę i zebrać sobie plecak. Także w sumie już mamy komplet itemków i komplet sekretów. Tutaj sobie jeszcze czyszczę jako demona, chociaż i tak za chwilę tutaj będziemy, tylko że na dole. Jeszcze tu się jakiś pojawił misiek zbłąkany. I teraz wbijam sobie tutaj do tej wieży na piętro. Biorę plazmę w rękę. I szybko sobie trzech szkieletorków czyszczę. Nie mam tej rakietnicy, więc trzeba sobie radzić plazmą. Dodatkowo sobie jeszcze zbieram właśnie naboje do plazmy. I tutaj już się nam odblokowuje przejście w stronę exitu. Czwarta plansza będzie dosyć ciekawa.
Także już zapraszam. Pojawi się przeciwnik, którego w sumie dobrze znamy, ale będzie miał inny rodzaj broni, której używa. I już później po kolei będą się pojawiali nowi przeciwnicy. Nie ma ich aż tak dużo, ale zobaczycie sobie zresztą sami. No teraz już w sumie dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnym. Cześć!